Hej, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Dead Cells. Ja jestem po serii paru nieudanych podejść. Może powiem tak, że dwa razy padłem grając na dwóch boss stemcelach i stwierdziłem, że to jednak jest za trudne. Potem chciałem podążyć za waszą radą i zobaczyć sobie nowe piętro, czyli kawerny, bez żadnych boss stemceli i w 20 którejś minucie obczaiłem się, że jednak nie nagrywam, więc tak to się zdarza. A więc, no nie wiem, wracamy sobie dzisiaj do gry. Zagramy sobie może na brutalność? I co? No i zobaczymy, jak pójdzie na tym nowym piętrze na zerowej ilości specjalnych komórek. Ja bym zapomniał jeszcze po klucz tutaj pójść. Denerwuje mnie strasznie, że tu musimy... Czy ty przestaniesz? Po co my musimy iść tutaj po ten klucz i tracić na to czas? Ja nie mam zielonego pojęcia. Halo? A gdzie jest klucz? A może jednak nie musimy za każdym razem? Czy ja tu umrę? Iść po ten klucz? Nie wiem, być może nie musimy. No nieważne. Mam taką nadzieję, że nie musimy rzeczywiście po niego iść. Pójdziemy sobie oczywiście tą trasą, aby wejść na nowe piętro, czyli Ancient Sewers. Jak to nam wyjdzie? Mam nadzieję, że lepiej niż na tych dwóch boss stemcelach, bo uwierzcie mi, starałem się na tych dwóch boss stemcelach grać to nowe piętro, raczej nowe piętra. Pomyślałem, że ile można grać cały czas te same piętra, czas nauczyć się tych nowych pięter, nowych przeciwników. Mam tu na myśli te na przykład grzyby i tego typu innych przeciwników. I niestety, dwa boss stemcele i ci przeciwnicy to dla mnie zdecydowanie za dużo. Zupełnie sobie nie daję rady rzeczywiście z nimi. Więc ja po prostu tutaj wrócę na tych komórkach. A raczej na żadnych komórkach bossa będę grał i wypróbuję sobie właśnie nowe piętro. Zobaczymy, co tam jest. Ktoś mi pisał też, że te itemy jakości 9 pojawiają się na tym piętrze tylko jeżeli gramy na jednym bądź więcej boss stemcelu, więc i tak nie dostaniemy tak dobrych itemów teraz na tym piętrze. Ale i tak chociaż sobie zwiedzę piętro i mam nadzieję, że co ważniejsze, zobaczę nowego bossa, bo już nawet nie chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, chodzi o to, żeby zobaczyć nowego bossa. Jego jeszcze nie widziałem. Jest podobno bardzo trudny. I rzeczywiście, akurat w tym wypadku lepiej te paterny poznać troszkę wcześniej, na niższym poziomie trudności. Żeby przejść do tego piętra, musimy przejść najpierw do Toxic Sewers. Niestety chyba przejścia poniżej drugiej minuty no, nie uda mi się znaleźć. Przynajmniej 30 przeciwników zabiliśmy bez otrzymania obrażeń i tu widzę, że świetnie mi idzie poruszanie się. Czemu ja tutaj się teleportowałem, to w ogóle nie wiem. Wróćmy się tu. No i idziemy przed siebie. Dzięki wielkie w ogóle też za dużo porad. Naprawdę wiele fajnych rzeczy piszecie. Muszę z tych porad częściej też korzystać. Ale mówię, najgorsze jest to, że rzeczywiście ja bardzo nie lubię wstawiać takich urwanych podejść, gdy mi coś nie idzie, tak jak mówiłem, ja teraz miałem dwa nieudane podejścia, każde po jakieś 10-15 minut. O nie. Chciałem się tu zatrzymać, podobno widzicie, że tutaj przy przejściu na Toxic Sewers jest jakiś sekret w tym tunelu. Kontynuując, ja miałem dwa nieudane podejścia. Później miałem jedno nienagrane, więc tego i tak bym oczywiście nie mógł wrzucić. W międzyczasie sporo ładowałem komórek tutaj do Merchandise Categories i odblokowałem jedną rzecz, którą nie wiem, czy mówiłem, ale odblokowałem nową mutację, którą wam zaraz pokażę. I komórki na razie będziemy no dalej pakowali w te Merchandise Categories. No i chyba tak naprawdę, żebym się nauczył czegoś więcej i grał takie właśnie krótsze podejścia, trzeba będzie grać więcej streamów. A, i tu jest ta mutacja, alienacja. Nie wiem, czy ja to mówiłem na poprzednim odcinku, czy tak jak to mówiłem, to było podczas tych nienagranych. Być może będę się powtarzał, za co przepraszam.
Ale serio, nie pamiętam co mówiłem. Alienacja jest fajną mutacją, bo sprawia, że po odkryciu skrzynki z klątwą musimy zabić tylko 5 przeciwników, aby tę klątwę zdjąć. Poza tym podczas klątwy zabijanie przeciwników nas leczy 5% naszego maksymalnego zdrowia za każdego zabitego przeciwnika, więc naprawdę sporo. Ciekawa mutacja, wydaje mi się, że jeżeli miałbym grać na wyższych poziomach trudności i brać te komórki, znaczy komórki, brać te skrzynki, koniecznie muszę mieć tą mutację. Wtedy sobie jako tako tam zapewnię spokój, że się nie wywalę jak głupek i nie stracę całego nagrania. Ojej, uwielbiam, jak w tym piętrze zejdę sobie przez przypadek wprost na truciznę. No ale tu nadal jest dużo przeciwników, raczej tych 60 będziemy w stanie zabić bez otrzymania obrażeń. O Jezu, jak ja lubię tego light speeda, no to jest jeden z moich takich nowych ulubionych przedmiotów aktywnych. Ja go wcześniej nie widziałem, na poprzedniej serii jak grałem, albo go nie było, albo go jeszcze nie odblokowałem. Tutaj mega się z niego cieszę. O, i kolejna rzecz, którą być może, że będę się powtarzał, być może już mówiłem. Pisaliście mi też, że jest w Dead Cellsach jakby... Och, idąc innymi drogami dostajemy innej ilości komórek i ja zawsze chodząc na ten Forgotten Sepulchre, który podobno jest też trudniejszy w ogóle od Clock Tower, tracę tak naprawdę jedną komórkę. Taką mapę biomów mi podesłaliście, którą sobie obczaiłem. I co się okazało? Na Forgotten Sepulchre jest jeden zwój mocy mniej niż na Clock Towerze. A, i zmieniłem w ogóle dietę naszą, mamy teraz dietę potwora. Będziemy jedli części potwora. Z tego co widzę, oko potwora jest warte 50% zdrowia, a nie wiem tam tak naprawdę co to drugie jest. No ale to jest to mniejsze żarcie, warte 15% zdrowia. Ja bym zmienił broń. Warpan jest fajny, szczególnie że ma umiejętność specjalną, że zatruwa przeciwnika. Fajna sprawa, no i wystarczy teraz bić przeciwników od przodu i im zadajemy krytyczne obrażenia. Bardzo łatwa broń do używania, jeżeli chodzi właśnie o zadawanie krytycznych obrażeń. Ojej, ciu, już się bałem, że troszkę źle skoczyłem. Rzeczywiście jestem nieprzyzwyczajony do bicia przeciwników od przodu. Flinta nie biorę, już go troszkę przestałem lubić. Jak wy go zjechaliście w komentarzach też, to masakra. Ryfek, nie bierz Flinta, ta broń jest beznadziejna, mało zadaje. Ma beznadziejną animację na obrażenia krytyczne i tak dalej, i tak dalej. No ale chyba powinienem się rzeczywiście was... O, jak ty tak mogłeś przeskoczyć? Nie mam pojęcia. Ale nie podoba mi się to. No. Co chciałem powiedzieć? Wy się lepiej znacie na tej grze jak ja. To nie jest Isaac, że się mogę z kimkolwiek kłócić. Bo mam doświadczenie kilkuset godzin. W Dead Cells chyba łącznie. Na moim koncie GOG mam zagrane około 30 chyba godzin, 40. Sądzę, że na Switchu drugie tyle, jak nie więcej nawet. Na Switchu grałem zdecydowanie więcej w Dead Cellsy. Ale nigdy tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą grę, nie jestem na bieżąco. Teraz się nadal tylko uczę. Wrócimy się tam. Tam jest jeszcze gdzieś przejście. Warpan jest spoko, że zdaje te krytyczne obrażenia, ale rzeczywiście jest beznadziejny z uwagi na to, że... Ma strasznie mały zasięg. Nie wiem, czy to nie jest broń z najmniejszym zasięgiem, jaką na razie widziałem. O, i też fajne info dostałem od jednego z moich wspierających na Discordzie, że... Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. On też się tak naprawdę jeszcze nie wiedział i tylko gdybał. Mamy do odblokowania taką nową broń, która jest bardzo wolna i wy zawsze mówicie, że to jest tak naprawdę najwolniejsza broń w grze. Coś tam lewa... Nie wiem tak naprawdę jak się nazywa. Lewe szczypce i prawe szczypce z tego bossa nowego. O, jejciu, tu nie byłem, ale to jest przejście dalej, ciekawe.
I co tu będziemy mieli? O, proszę bardzo, trochę pieniędzy. Amulet! Amulet, który nie daje żadnych statystyk, ale beznadzieja. No nic, niech będzie. Wracając do tego, co rozmyślałem. Ten mój widz mi powiedział, że... Mimo, że ja mam blueprint na lewą bądź też prawą, nie pamiętam dokładnie tą... te szczypce. Odblokowując to, odblokuję też drugą parę. Bo ja właśnie nie chciałem nigdy odblokowywać tych szczypiec, bo mi się wydawało, że po prostu nie mam drugiej pary jeszcze. A one mają napisane właśnie, że zadają krytyczne obrażenia, gdy używamy dwóch naraz. Więc nie ma co pomyślałem sobie, że nie ma co odblokowywać tylko jednej wersji na razie. Ale mówię, ja się nie znam. No i super, 60 przeciwników zabitych. Tutaj ta elitka już nie powinna nam sprawić problemów. I dostaliśmy z niej troszkę lepszy, o Jezu, zdecydowanie lepszy amulet. Nie dość, że dodaje nam do statystyk, to jeszcze ma tą moją ulubioną umiejętność, czyli daje nam z komórkami również pieniądze. Tu mamy przejście do Corrupted Prison, tutaj nie chcemy iść. Nadal nie znalazłem przejścia do Ancient Sewers. O, super, że tu spadłem na truciznę, dobrze, że już po zabiciu 60 przeciwników bez otrzymania obrażeń chociaż. Czego tak naprawdę szukam? Sam nie wiem. Chyba przejścia pod ziemię, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba trzeba użyć tej runy z rozwaleniem podłogi, aby tutaj przejść na to dodatkowe piętro. Tak, jest tam przejście dokładnie, bardzo daleko. Tu nic tak naprawdę za sobą nie zostawiamy. Tu jest jeszcze po drodze sklep i Twin Daggery. Być może lepszej jakości niż nasza obecna broń, więc... Ja bym z chęcią tam się wybrał. Valmont Sweep z dwoma plusami, fajna rzecz, ale no ja nie potrafię tego używać rzeczywiście. Śmialiście się ze mnie, że tej broni nie potrafię używać, ale serio, ona jest trudna do używania. A tu mamy Twin Daggery 2+, które jeszcze zadają zwiększone obrażenia, gdy mamy maksimum zdrowia. I czy ja widzę, czy nam brakuje jeden zdrowia do maksimum? O Boże święty, serio. Jeden zdrowia nam brakuje do maksimum, ale przypał. No nic, tak się wyleczymy zaraz między piętrami. Idziemy na... Starożytne ścieki. Czy ja cokolwiek tu zostawiłem? Mam nadzieję, że w żadnym przeciwniku nie zostawiłem zwoju tylko. Idziemy na te antyczne ścieki, będziemy tutaj walczyli z tym nowym bossem oczywiście, znaczy nowym bossem, z tym, którym rzadziej walczymy, może tak to powiem. A to jest jeszcze lepszy amulet, który daje nam tak samo złoto razem z komórkami, ale jeszcze odkrywa niewidzialnych przeciwników, plus daje nam brutalność, a nie taktyki, a my gramy dzisiaj na brutalność oczywiście. Ładujemy resztę komórek w kategorię u sprzedawcy i w końcu ten sprzedawca jakkolwiek będzie przydatny. Ja bym odblokował parę jeszcze fajnych granatów. Gramy na brutalność, więc proszę bardzo, cluster grenady. Fajna rzeczywiście rzecz, wypada ją mieć na naszym podejściu na brutalność. A ja sobie odblokowuję alienację, jeżeli trafi się jakaś skrzynka przeklęta, no mam nadzieję, że dziś nie dam ciała i nie umrę. No, czemu tutaj czasem mi ogłuszy, czasem nie, nie wiem dokładnie. Jak wysoko muszę być, zanim spadnę znowu. Niby mamy broń tylko poziomu drugiego, ale gramy na normalnym poziomie trudności. Broń poziomu drugiego z dwoma plusami, to sami widzicie. Jeszcze mamy te zwiększone obrażenia o 50% na max zdrowiu, więc tak naprawdę ta broń równie dobrze mogłaby być jakąś bronią poziomu piątego. I tu właśnie widzicie, jak działają kategorie u sprzedawcy. Możemy sobie wybierać. Możemy sobie wybrać na przykład, że chcemy tylko granaty mieć do kupienia. I rzeczywiście fajne rzeczy się trafiają. Infantry Grenade 5+. Super sprawa. Ale ja chyba się jeszcze wstrzymam z wydaniem pieniędzy. Jeżeli to, co powiedział jeden z widzów, czyli na kawernsach bez boss stemseli nie dostanę przedmiotów jakości 9, a raczej poziomu 9. To troszkę szkoda, ale nie wiem, na ile to jest prawda, więc no tak jak mówiłem, zaczekam z wydawaniem pieniędzy. Fajnie byłoby tam właśnie tego 9 poziomu item kupić. Nigdy chyba tak mocnego itemku w grze nie miałem. Kolejny amulet, praktycznie się nie różni od naszego, więc ja go sprzedam. Broadsword 3 legendarny. Zwiększone obrażenia również, gdy mam max HP. Świetny jest, weźmiemy go sobie. Teraz moglibyśmy dostać broadsword na prawej ręce i również go sobie używać. Nie ma to żadnego sensu chyba.
Jeżeli się mylę, proszę mi napiszcie, ale chyba nie ma sensu używania dwóch broni kontaktowych na dwóch rękach. Oprócz tej właśnie nowej, oprócz tych szczypiec. Nic chyba innego nie ma takiej synergii. Ale fajnie by rzeczywiście było, gdybym się mylił. Gdyby było więcej takich nietypowych połączeń itemów. Ale w ogóle to ma jeszcze świetną kolejną umiejętność, czyli przeciwnicy po śmierci slowują wszystkich wokół. Naprawdę, ten broadsword jest genialny. A ten grzyb jest, o Jezu, jak ja go nienawidzę. Ten grzyb się właśnie pojawia na tym drugim piętrze, tym nowym piętrze z grzybami innymi. I on mi sprawia największy problem. Ja sobie walczę tu normalnie, ojejciu. Ja sobie walczę tu normalnie z ziomami nowymi. Mam z nimi i tak już problem samymi w sobie. A tu jeszcze ten głupi grzybol mi się pojawia w ogóle z innego poziomu i mi zadaje niesamowite obrażenia. Czy tam coś może być? Tam jest przejście dalej w ogóle w lewo. Tam się wrócimy później. Tymczasem brutalność znowu sobie zwiększamy. Pisaliście, żebym więcej przychodził do tych... jak się nazywa? Pokojów lore. Bo w nich często są właśnie... Może nie tyle co gold, bo on jest mało przydatny. Tak mi się wydaje, przynajmniej dużo z tego golda nie dostaję. Bardziej mi zależy zawsze na jedzeniu na przykład z tych pokojów lore. Quick bow, fajna rzecz. Bardzo fajna broń, polubiłem niezmiernie ten łuk, mimo że kiedyś go nie lubiłem. No, ale teraz nie ma po co go w ogóle brać. I czy ja tutaj widzę? Tak, tu jest w ogóle przeciwnik z gwiazdką. Idziemy tam. Czemu ja go ominąłem? Dziwnie, taki jeden samotny jeździec w ogóle. Chyba tutaj w ogóle na górę nie wchodziłem. Pewnie dlatego go ominąłem. Ale dziwne. Ile mu obrażeń tym mieczem zadajemy, no niesamowity. 9 punktów brutalności już mamy. Idziemy oczywiście do teleportu. Tutaj będzie przejście chyba tylko na tę walkę z bossem. Rzeczywiście też wiele razy mi pisaliście, że jak już będę grał tak standardowo na dwóch boss tenselach, nawet nie muszę na to nowe piętro iść specjalnie na tego bossa. Równie dobrze mógłbym iść na Forgotten Sepulchre. I tamto przejście na dwóch boss tenselach się zawsze pojawia. Mówię, wiele w ogóle dróg się otwiera, gdy gramy na wyższych poziomach trudności. Większy po prostu mamy wybór. Fajne rzeczy do kupienia, ale ja zostanę z moim przekozackim mieczem jak na razie. Tak jak mówiłem, zbieramy pieniądze. Na tych kawernach bym z chęcią coś kupił i jeżeli nie kupił, to po prostu może ulepszył to, co aktualnie mam. O Jezu, jest rampart! O Jezu, jest rampart! To jest najlepsza tarcza w grze, ja już ją odblokowuję od razu, ona się na każdym tak naprawdę podejściu przydaje. To jest chyba jeden z najbardziej OP itemów w grze. Nie wiem jak po tych wszystkich update'ach. Ale rampart jest naprawdę świetny. To jest tarcza, która przy dobrym sparowaniu przeciwnika daje nam po prostu nietykalność. Jesteśmy zupełnie nie do uderzenia. Taką nam tarczę daje jak na przykład ta mutacja, która sprawia, że potki nas mniej leczą, ale też dają nam właśnie taką tarczę. Dobra, ile mamy kluczy? Jezu, aż 3 klucze mamy, naprawdę do wyboru sporo rzeczy. Na pewno jedną rzeczą będą komórki, drugą rzeczą będzie gold. O! To jest skrzynka przeklęta przed walką z bossem? To nie mogę jej wziąć. Ja na bossie otrzymam obrażenia na 1000000%, a mi zostało 3 przeciwników do zabicia. Jakbym miał 5 przeciwników na tym piętrze, to bym ją wziął. Ale beznadzieja! Czemu ja tu wcześniej nie byłem? No nie, no naprawdę nie mogę sobie pozwolić pójść z klątwą na walkę z bossem.
Szczególnie z tym bossem. No tak jak mówiłem, tu zaledwie trzech przeciwników nam zostało. Z czego nawet jednego z nich ja nie zabiłem. Ale kaszana. Ale słabo, naprawdę mega słabo. Dobra, co tu jest do wzięcia? Lightspeed, pewnie lepszej jakości jak nasz obecny, więc ja wezmę to, wezmę komórki i tak jak mówiłem, ojejciu, nie na sam dół. Wezmę Lightspeeda, bo pewnie jest lepszej jakości, tak jest. 3 zamiast 1. No i lecimy już na walkę z bossem. Sam nie wiem, czy klątwa zostaje między piętrami, czy jeżeli wejdę na kolejne piętro, to klątwa się anuluje. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Nigdy mi się nie zdarzyło pójść na nowe piętro już z aktywną klątwą. No ale jestem prawie pewny, że ta klątwa z nami zostaje. To by było zbyt łatwe, gdyby klątwa po prostu znikała, bo równie dobrze moglibyśmy zawsze sobie zaczekać do końca piętra, zabić wszystkich przeciwników na piętrze, wziąć klątwę i przejść na kolejne piętro. Tak więc to by było zupełnie bez sensu. Co my natomiast możemy stąd wziąć? No ja wezmę chyba standardowo combo. Ja o zdrowie się specjalnie nie martwię, gdy gramy na podstawowym poziomie trudności, więc zwiększą sobie po prostu obrażenia, jakie zadajemy. Skoro idziemy na tą kryptę i na te keywersy, tam podobno właśnie szybkie bronie są dobre. Koniecznie muszę jednak tego Broadsworda zmienić, bo ostatnio z tym Broadswordem mi tam bardzo nie szło. Bo podobno rzeczywiście zdecydowanie łatwiej gra się na szybkich broniach tam. W ogóle tutaj mało obrażeń zadajemy, tak mi się wydaje. Zapomniałem w ogóle też, że te wnyki postawiłem. O co chodzi, no? Raz go uderzyłem. Ale głupota. O, już bym umarł, jeżeli mielibyśmy klątwę, więc bardzo dobrze, że jej nie wziąłem. No, z taką wolną bronią bardzo trudno jest unikać tych przeciwników lecących z boku. Mógłbym co prawda te wnyki tutaj podtrzymać i coś z nimi kombinować, ale też chyba teraz dałem ciała lepsze, te wnyki byłyby zdecydowanie na tego bossa. Ojejciu, zeslowowany, super! No i witamy. Dziwny jest strasznie ten boss, nie powiem, że taki nietypowy. Ja zawsze z nim walczę i mi się wydaje, że te macki nie robią zbyt dużo. Nie są trudne. Są upierdliwe. Jakbym chciał, to sądzę, żebym był w stanie nie otrzymać od nich obrażeń, ale one nawet na tych wyższych poziomach trudności jakoś nie zadałem na tyle dużo obrażeń, żebym się nimi jakoś specjalnie musiał przejmować. Dobra, boss zabity. O, kolejną mutację. Counter Attack. Ciekawe. No i oczywiście przedmioty jakości tam trzeciej, czy tam poziomu trzeciego. Czyli jak zwykle nic fajnego. Idziemy dalej. Slumbering Sanctuary oczywiście omijamy. Lecimy na Graveyard. No i potem na nowe piętro. Co się nagrywa? O Jezu, nagrywa się. Dopiero co narzekałem, że straciłem nagrania, co mi się nie nagrywało i teraz nawet nie sprawdziłem, czy się nagrywało. Twin Dagger 6, no jakby były z dwoma plusami, to może bym wziął. Pieniędzy mamy bardzo dużo, więc wydaje mi się, że mógłbym również zmienić amulet złoty i wziąć ten z większą ilością brutalności. No i tak, komórki mamy na ulepszenie kuźni. O właśnie, też nie mówiłem, że troszkę wpłaciłem komórek na kuźnię, ale wolę odblokować sobie najpierw tą tarczę genialną. Co tu mamy? Atak po sparowaniu zadaje plus 239 obrażeń. Fajna rzecz! Naprawdę fajna rzecz. Ja na razie oczywiście lecę tutaj z rampartem. Świetna tarcza. Tu też miałem do odblokowania granat. A resztę komórek zostawię na kuźnię czy na restock. A, weźmy restock. Granat bardzo dobrej jakości, weźmiemy go sobie. Ulftrapy zostawię, bo mi się wydają być naprawdę niezłe. No i rampart to ja biorę zamiast tego kudżela, zamiast czegokolwiek. Generuje tarczę na 2,5 sekundy po sparowaniu. No dajcie spokój, 2,5 sekundy wolności. Totalnej beztroski po udanym sparowaniu. To ja mógłbym stać przed niektórymi przeciwnikami, nic nie robić. Czekać aż zaatakują, bo gdzie się nic nie robi, to niektórzy przeciwnicy są strasznie łatwi do sparowania.
sprawać ich atak i przez 2,5 sekundy tłuc im w łeb, ile po prostu wlezie. No wypróbujmy to na jakimś przeciwniku tutaj, mam nadzieję, że coś się trafi. O, a to już nie otrzymałem. O, i tu już tarczę na 2,5 sekundy otrzymałem. Dziwne. Okej, czyli po prostu jeżeli chodzi o przeciwników bijących z daleka, nie jestem w stanie sparować ich ataku. No to z tym mogę mieć akurat problem. Dobra, uleczmy się tam troszkę, bo jeżeli dobrze pamiętam, nasza broń zadaje większe obrażenia, gdy jesteśmy na maksymalnej ilości zdrowia. Co tu mamy? Kolejną patelnię, która nas nie interesuje. Idziemy w poszukiwaniu. O, i to są w ogóle te granaty. Też ich zapomniałem pokazać. O, super kolce. Idziemy w poszukiwaniu klucza. Tutaj kluczyk zgarniemy, oprócz niego będziemy później przechodzili na to nowe piętro. Ale naprawdę się bardzo zdziwiłem, że to przejście jakby tam, gdzie ten klucz był schowany na kawernsy, zostało, a klucza już nie ma. Mam nadzieję, że on nie jest ukryty w jakimś innym miejscu i nie mogę na to piętro iść, bo wtedy byłby taki przypał, tak bym się zdenerwował na tę grę. Ale nie no, chyba czegoś takiego by mi zrobić nie mogli. 2,5 sekundy tarczy, to ja zdążyłem wejść na górę i zabić dwóch przeciwników. Masakra. Dobra, graveyard key mamy. Tu zawsze jest sekrecik z czymś. Ice grenade akurat mnie nie obchodzi jakoś specjalnie. Wolę te dwa itemy, jakie mamy obecnie. Cluster grenady oraz właśnie pułapka na niedźwiedzie. Fajne połączenie, bo pułapka na niedźwiedzie idealny przedmiot na jednego silnego przeciwnika. Cluster grenady idealny przedmiot na dużą ilość małych przeciwników. Zwiększamy inne statystyki, tylko oczywiście zwracając uwagę na zdrowie. No i co? Idziemy dalej. Specjalny pokój z jakąś skrzynką. Ciekawe, czy tu będzie skrzynka przeklęta, czy też zwykła. Ojejciu, ale wszyscy popadali. No, szczerze mówiąc, skrzynki przeklętej to bym się troszkę bał wziąć. Mimo, że mamy te alienacje. Ciężka wieżyczka. Jest fajna i mógłbym się zastanawiać, aby nie wziąć jej czasem zamiast tych wnyków, ale... O, super. Już bym stracił życie. Jest fajna, ale nie no, wnyki są jeszcze lepsze. O, kolejna tarcza. Knockback Shield. To jest chyba po prostu tarcza, która mocno odpycha przeciwników, nic więcej. Musimy klucz architekta tutaj znaleźć. Tam i tak pewnie nic ciekawego nie ma, więc się wracamy na początek cmentarza i idziemy w dół. Ja się wyleczę, żeby mieć po prostu więcej zdrowia i zadawać większe obrażenie, tak jak mówiłem. Bo no tak naprawdę na co mam innego wydawać te ładunki na naszych podkach. I tak między piętrami teraz leczymy się na maksa. Dobra, tam się już widzę, że wrócimy. Na razie będę szukał po prostu kolejnego teleportu. I tu z tego co widzę, mamy jakiś item legendarny. Przy nich zawsze przeciwnicy są troszkę wzmocnieni. I te itemy legendarne właśnie są śmieszne, bo one tutaj mogą się trafić itemy, których nie mamy odblokowanych. Mamy niby patelnię 5 legendarną. Ona i zadaje większe obrażenia jak Brosur, z czego jestem wręcz zdziwiony. Ale Brosur zadaje 50% zwiększone obrażenia, gdy mamy max zdrowia. Dobra, zmienię tego, tą patelnię na ten Warpan. Mamy zwiększony movement speed po zabiciu przeciwnika i to mi się przyda, bo nawet gdy nie będę dawał rady zabijać przeciwników tak, aby nie otrzymać obrażeń, to przynajmniej będę szybko się poruszał i zdążał na czasówki. To po pierwsze. Po drugie, Warpan jest tą bronią szybszą. A tak jak mówiliście, na nowe piętro bronie szybkie to jest podstawa. I w ogóle tak naprawdę zadajemy tak dużo obrażeń, że nie potrzebuję nawet takiej wolnej broni. Nawet tą szybką mam większość przeciwników na strzała. O, nie wiedziałem, że można bić... Ała, 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 ała. Nie wiedziałem, że można bić przez ściany.
Tu będzie zaraz gdzieś to przejście, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś z prawej strony. Ale ciągle zapominam, skąd się dostaje ten klucz architekta. Nie za bardzo wiem, jak tam miałbym dotrzeć. Czy to się z przeciwnika dostaje, czy to się gdzieś znajduje? Ojejciu, lecimy na górę. Dużo pułapek, moja ulubiona rzecz w każdej grze. I tu chyba będzie to przejście na... A nie, jednak nie. Oj, 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 oj. Ryzyk fizyk, no bo co? Fire grenade. Zamiast wolf trapa? Spoko. Kolejny zwój. Teraz tych... Zaraz. Ja nie powinienem mieć... do zdjęcia 5 przeciwników? Czemu mam 15 do zabicia? Chyba kogoś porąbało. Przynajmniej specjalnie wziąłem alienację. A zwiększa! Zmienili, jak działa alienacja! O nie, to ja cały czas wam głupotę gadałem. Ja chyba... Być może się pomyliłem i być może... kiedyś tak działała alienacja, po prostu źle to zapomniałem właśnie. Ale jestem prawie pewny, że alienacja kiedyś działała tak, że musimy zabić zaledwie 5 przeciwników. Nawet nie czytałem na nowo opisu tej mutacji. I teraz się okazuje, że jestem głęboko w D. Bo nawet chyba, no nie ma tu nawet 15 przeciwników do zabicia. Ale jaja. Grubo, idę na kolejne piętro z klątwą. Mamy jeszcze sklep po drodze, no akurat do niego możemy zajrzeć. Nic tu kupować nie będę, szczególnie, że to są bronie bez dwóch plusów. No i co? Tu będzie przejście na te kawernsy. Nie ma tak jak iść na piętro, na którym prawie mnie zabiło trzech pierwszych przeciwników z informacją, że muszę ich zabić 15 bez otrzymania obrażeń. Nawet żadnego przeciwnika na tej mapie nie widzę, aby się ostał. No i tak, klucz już jest, więc rzeczywiście nie musimy na nowo po ten klucz zawsze ładzić. No to spory plus akurat. No i tak jak mówiłem, klątwa zostaje na 1000%. Ta alienacja jednak była złym wyborem. Komórki to ja może tak to już wydam, bo raczej je stracę zaraz. A i tak chcieliśmy kupić listoka, więc i tak się wszystko zgadza. Ciekawe, czy jakbym teraz zdjął alienację, to by mi się coś zmieniło? Jakbym zresetował mutację? Nie, zostaje 15 przeciwników do zabicia. Świetnie! Dobrze, no weźmy YOLO. Alienacji nie ma co brać. No bo leczenie z alienacji mi nic nie da. Weźmy combo. Zwiększone obrażenia i cóż jeszcze mógłbym wziąć? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Z każdym sparowaniem zmniejszam sobie cooldown na skillach. Wezmę to na razie. Ja bym bardzo chciał odblokować tą mutację, która rzeczywiście slowuje mi przeciwników, gdy... ich atakuje bronią kontaktową. To by była chyba teraz najbardziej przydatna mutacja. A i też mi daliście info, że mógłbym równie dobrze bić przeciwników za pomocą mojej głowy, tylko to właśnie nie działa, gdy mamy klątwę. Ja teraz będę grał tylko na te granaty przecież. Jak tu będą się trafiali ci tacy... Ała. Ho, 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 ho. Elo, mordo. Zabity, super. Jak tu będą się tacy z przeciwnicy trafiali, co strzelają? No ten to jest w ogóle nie do zabicia. Jak ci przeciwnicy strzelają, będą się trafiali, to ja jestem głęboko w D. Jego się boję zdecydowanie najbardziej. Tych przeciwników, co strzelają na różne strony. Jego muszę unikać nawet po śmierci. Duży jest plus taki, że Rampart jest w stanie zablokować obrażenia, jeżeli dobrze zablokuje przeciwnika. Dobra. O, jego właśnie się boję. Tej eksplozji po tym, jak on umiera.
Pójdźmy może jakąś bezpieczniejszą drogą. Oho. Ta droga nie wydaje mi się być bezpieczna. A te ptaszory to co robią? O, idą do mnie. Okej. Wow! Nie znam ich ataków kompletnie, naprawdę. Teraz gram akurat tak bezpiecznie, że chyba dokładnie poznam atak każdego przeciwnika z tego piętra. Dobra, 9 już zabitych. Zostało jeszcze 6 do zdjęcia klątwy. Gdyby nie ta głupia mutacja, by mi został tylko jeden jeszcze przeciwnik do zabicia, miałbym już spokój. A tak to muszę się jeszcze męczyć. On przeżył niestety. O, świetny granat. Uff. Przepraszam, że to jest bardzo emocjonujące teraz, patrzeć jak sobie stoję i oglądam widoki, ale naprawdę nie chcę umrzeć. Głupia alienacja. Już bym miał spokój, no. Dobra. Tego przeciwnika to ja nie zabiję raczej. Z tą elitką bym spróbował, ale wiem, że elitka może się trafić akurat taka, że będzie strzelała na przykład laserem w różne strony. A tego bym nie chciał. Ten laser bardzo mi może utrudnić życie. Co to jest? Tego nie widziałem. Dobra, zabity. Jakiś ptaszor, kto to wymyślił w ogóle? Dobra, chodź tutaj, kolego. Uff. Było blisko. No i ciebie to już trafi chyba. O, nie trafiło, dziwne. Myślałem, że to może być przez ściany. Dobra, klątwa zdjęta. O, Ryfek, możesz zluzować poślady. Ja już klątwy żadnej dzisiaj nie biorę, już mam dosyć. O, już bym stracił zdrowie. Masakra, jaki stres niesamowity. Mówię, ja miałem tak wyrąbane na to, gdybym to grał sam, ale nagrywanie kompletnie zmienia podejście do niektórych rzeczy. Idziemy dalej. Mogę się teraz troszkę pobawić. Ten ptaszer mnie rzeczywiście zdziwił bardzo. Ja go nie widziałem nigdy jeszcze na tym piętrze. Przepraszam. Tego ptaszera, o właśnie, jego nie widziałem nigdy. Nie mam zielonego pojęcia, jak on może atakować. A może dam mu nawet zaatakować? A, taki w miarę wydaje się mieć prosty atak do akurat uniknięcia. Jezu, ja zadaję takie obrażenia, że równie dobrze mógł po prostu biec po tym piętrze i każdego na raz zbijać, ale no nie, no ta świadomość stracenia zdrowia i całej nagrywki jest zbyt mocna. O tyle dobrze, że rzeczywiście wziąłem ten granat ognisty. On jest fajny, bo ma też zwiększony zasięg w porównaniu z innymi takimi granatami. Tak naokoło bardzo dużo rzeczy podpala i fajnie bardzo działa. Ja już wiem tylko, że alienacji raczej brać nie będę. Ojciu, kichać mi się chce. Mam nadzieję, że nie kichnę. Uuu, nowy blueprint, super, co to jest? Tactical Retreat. Też wygląda jak jakaś mutacja. Ciekawe, czy to rzeczywiście jest mutacja, czy coś innego. Taktyczny odwrót. O, a to co to jest? Jakieś lampy, które biją. Co to jest za piętro nienormalne? Naprawdę podziwiam ludzi, którzy grają na jakichś 5 boss stemselach na takich piętrach, a nie tak jak ja teraz, gdy jest ludzi karbuzik. Zawsze biorą klątwę i nawet nie zwalniają na chwilę, oni idą po prostu przed siebie. Ja tak samo mówiłem o ludziach, którzy grali na przykład w Hollow Knighta na tym trybie, że no trybie hardcore, czyli po śmierci umieramy. Po śmierci umieramy, ma sens. Umieramy bez możliwości wskrzeszenia się. Co w takiej grze jak Hollow Knight, no mi by się zdarzyło wiele razy i zdarzyło się wiele razy. Nie, nadal są bronie 9 jakości, ktoś mnie okłamał, no. Symetryczna lanca 9++, no to chyba wiem co kupujemy.
Ile to kosztuje, przepraszam bardzo? 70 tysięcy? No cóż, lepszej broni nie dostanę. A czy uda mi się zebrać na ulepszenie tego na S? Wątpię. Mimo wszystko, no to jest chyba najlepsze, co mógłbym teraz zrobić. Wracając. Osoby grające w Hollow Knight, jakieś speedruny na tym trybie, w którym śmierć jest permanentna i oni jeszcze zbijają się do minimum zdrowia, czyli są jednostrzałowi, aby używać tam jakiegoś amuletu, który im zwiększa zdrowie, gdy są tacy jednostrzałowi, bo dzięki temu szybciej mogą przechodzić przez różne pokoje i zabijać przeciwników. No to jest dla mnie niesamowite po prostu. Ja się boję, gdy mam do zabicia 15 przeciwników w grze, bo mogę paść na strzała. A oni tak całą grę przechodzą, która mi zajęła kilkadziesiąt odcinków. Masakra. Dobra, co tutaj mamy? Sklepik z żarciem. Dobrze wiedzieć, że tutaj jest. Ktoś mi pisał ostatnio w komentarzu... O, dwa przejścia są? Nie, jedno. Okej, tam jest jeszcze zwój mocy. Idziemy oczywiście po niego. Ktoś mi ostatnio rzeczywiście pisał... Jezu, ile stroi! Ice Armor, fajna! Ktoś mi ostatnio pisał właśnie rozmieszczenie wszystkich pokoi, w których są sklepy z żarciem i dużo właśnie takich mega przydatnych rzeczy. Ja wiem, że ja większość z nich zapomnę, ale uwierzcie mi, pisane wiele razy w końcu do mojego łba wejdą. A, i w ogóle chciałem sprawdzić, co robi ta symetryczna lanca, bo nawet nie spojrzałem. Slowuje przeciwników, gdy umierają. Świetna rzecz. Zwiększone obrażenia za podpalonym przeciwnikom. Też świetna rzecz, mamy Fire Grenade'a. Nie może być przerwany atak, robaki wychodzą z przeciwników i wyrzuca jeszcze granat. Może być. Ojejcie, ja myślałem, że ja tu do góry jadę. Nie no, masakra. Ja na tym piętrze nigdy nie będę się chyba czuł dobrze, biorąc klątwę. Już tu każdy przeciwnik jest straszny. Te impy są... To przyciąga! Ale byłoby źle, gdybym na to trafił wcześniej. Ale bym był zły, gdybym na to trafił wcześniej. Niesamowicie zły. W życiu bym się nie spodziewał, że to może przyciągać. Dobra. Bierzemy ten zwój mocy. I tak naprawdę... Całe piętro już jest za nami. No jeszcze ten sklepik możemy zobaczyć, ale i tak no ja w życiu tutaj nic nie kupię. Nie mamy na to w ogóle pieniędzy. Zastanawiam się, jak dużo może kosztować ulepszenie przedmiotu poziomu 9 na rangę S. Mega jestem ciekawy, jak drogie to po prostu będzie. No i co? Zostało nam przejście jedynie do walki z bossem tutaj. Tak mi się wydaje, no jedyne przejście zawsze świadczy o tym, że idziemy na walkę z bossem raczej. Ciekawe. Guardians Heaven. I tu w ogóle jest przejście dalej, tu jakby jest możliwość skoczenia. Aha, to mnie cofa tutaj. Nie rozumiem za bardzo. O, proszę. Tak myślałem, że coś tu jest. Tylko co? Przejścia żadnego tu nie ma. Najprawdopodobniej tu jest ukryty jakiś blueprint. O, właśnie. War Javelin. I chyba jest to rzecz, którą kiedyś miałem. War Javelin, jeżeli pamiętam, to jest właśnie przedmiot, który mi się pojawił, gdy... Grałem u siebie na Switchu i to jest jeden z tych itemów, którego nigdy nie odblokowywałem, a trafił się jako ten legendarny item w po prostu tam losowym miejscu na piętrze i leczył tam, blokował wszystkich przeciwników wokół. Tym się chyba po prostu rzuca, jeżeli dobrze... Flying Alcoholic Outfit, co? Ojejciu. O, Tactical Retreat, co to robi? Uniknięcie ataku poprzez tego dodge'a, czyli rola, w ostatnim momencie slowuje przeciwników obok na 1-1 sekundy. Nie mogą cię dłużej zatruć chorobą przez 3 sekundy. Ciekawe, na wyższych poziomach trudności pewnie bardzo przydatne. A ten War Javelin przebija przeciwników na swojej drodze. Jeżeli są blisko ściany, otrzymują dodatkowe obrażenia. Włócznia musi być przywrócona. Jeżeli nie, wraca do ciebie automatycznie po 10 sekundach. Musi być na nowo podniesiona. Tak, to jest na pewno ten item, który tam kiedyś dostałem. Dobra.
56 tysięcy na ulepszenie symetrycznej lancy na rangę S. Zobaczymy, jak to pójdzie. Fajnie byłoby zawalczyć z drugą ręką króla, jego własną bronią na najwyższym poziomie jakości przedmiotu, jaki na razie jest dostępny w ogóle. No i lecimy na to Guardians Heaven. Zobaczymy, czy dam sobie radę z tym nowym bossem. Ciekawe. O nie, dostałem achievementa i nawet go nie przeczytałem. No ale pewnie, że po prostu dotrze i na walkę z bossem. Ojej, ciu, the giant. Aj, to nie jest w ogóle szybka broń z tego, co tam słyszałem. Ty, o, coś powiedział i dalej przyjmiem. Choroba rzeczywiście się tobą ostro zajęła, ha, 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 ha. Nadal masz tą arogancję, która przyniosła ci nic, a oprócz ruiny z tego królestwa, mimo wszystkich moich ostrzeżeń, nie została dla nas żadna nadzieja. Umieraj. No, bo z tego słyszałem, co słyszałem, to nasza postać to tak naprawdę król. Ja akurat... O, ja mogę stać na tych łapach. Nasza postać to król, ale akurat no, tego wam nie potwierdzę. Ała. No, nawet na pierwszym poziomie trudności on całkiem sporo bije. Ale my również bijemy bardzo dużo. Szkoda tylko... Nie rozumiem. Nie mogę przez to przejść, dziwne. Szkoda tylko, że nie przywołuję nikogo. Nie mogę obrażeń krytycznych zadawać moją symetryczną lancą. Wow, 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 ale tu się dzieje. Ale tu się dzieje naprawdę dużo. Uleczmy się może. Idzie bardzo dobrze, ale no w końcu gramy na najniższym możliwym poziomie trudności. Więc też czego się spodziewać. Boss bardzo ciekawy. Mogę to zablokować? Chciałbym sprawdzić. Ojejciu, ale to szybko poszło. Nie, nie mogę tego zablokować, albo naprawdę musiałbym w idealnym momencie to zrobić. To pewnie mogę zablokować. Dobra, tłuczmy go dalej. Te łapy co? Są do rozwalenia, czy? O co chodzi? Dziwne, nie rozumiem za bardzo tych oczu tutaj. Jego faz, taki nieciekawy boss. Bardzo dużo zdrowia ma. My też mamy przecież tak dobrą broń, a nic mu praktycznie nie robię. Nie, a zaraz tu umrę. Muszę się uleczyć. O, dobra. W końcu to oko znowu. Boss zabity. Byłeś dla nas wszystkich modelem, znaczy wzorem do naśladowania. Co sprawiło... Co zwiodło cię do całej tej destrukcji? Udało ci się nawet zniszczyć twoje własne ciało. Mój królu. Ty. Jesteś strasznym dupkiem. Ojejciu. Udało nam się pokonać giganta, giant killer, nowy blueprint, ciekawe, light speed, moglibyśmy sobie zamienić, ale on jest tylko z jednym plusem, więc dam sobie chyba z nim spokój. Quibla również sprzedamy, no i co? Idziemy do już High Peak Castle. I dobrze, zobaczymy, że tu jest jeszcze... Co? Nowe piętro? Czy o co chodzi? Throne Room? Ale zaraz, Throne Room to nie jest już walka z bossem ostatnim? Nie mam pojęcia, tak mi się wydaje, ale wolałbym czegoś czasem tam nie ominąć. Więc najwyżej ominiemy jedno piętro i tak się czuję na siłach na tyle, żeby zabić już tego bossa. A ciekawa byłaby możliwość ominięcia całego zamku i... Ciekawe, jeszcze mamy tutaj dwa zwoje dodatkowe. Śmieszne. No te zwoje pewnie dlatego, że omijamy całe piętro. Giant Killer. Zadaje krytyczne obrażenia, jeżeli przeciwnik jest elitką albo bossem. Fajna rzecz, naprawdę lubię takie bronie. No cóż, ja komórki zostawiam na ulepszenie później.
Nie stać mnie niestety na ulepszenie tego na wyższy poziom. Nie stać mnie na ulepszenie czegokolwiek na wyższy poziom oprócz Ramparta, więc ulepszymy sobie Ramparta i idziemy na najprawdopodobniej walkę już z końcowym bossem. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak jest, to jest Throne Room, to jest sala tronowa, to jest walka już z drugą ręką. Już tam po prostu ręką króla, jaką drugą ręką, co ja gadam za głupoty. O, ja dzisiaj na ciebie jestem przygotowany, człowieczku. Ja mam taką broń, że ty mi nic nie zrobisz. Mniejsza od twojej graficznie. Ale obrażenia niesamowite zadaje. Fajnie byłoby w ogóle... O, nie, nie, nie. Zablokować jego obrażenia raz. No i właśnie, teraz możemy stać i mieć wyrąbane na niego, bo... Mamy te tarcze na 2,5 sekundy. Szkoda, że nie udało się go zabić bez otrzymania obrażeń. Chyba nigdy mi się jeszcze nie udało zabić tego bossa bez otrzymania obrażeń. Raz chyba jak na Switchu grałem, ale no to się nie liczy, bo nie przy was. No ale gramy na najniższym poziomie trudności. Czego się spodziewać? Mimo wszystko rzeczywiście, nowe piętro jest bardzo trudne. Ja wrzucić sobie na nim nie dam rady na dwóch komórkach bossa. Na jednej sądzę, że mógłbym już próbować. Troszkę już ogarnąłem tych przeciwników. Coś tam mógłbym kombinować, co prawda dzisiaj też mieliśmy fajne itemy w ogóle na to piętro. Wziąłem dodatkowy zwój przez skrzynkę przeklętą. Nie zawsze tak będzie. Mimo wszystko mogę próbować. A jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!